upiory i inne fantastyczne stworzenia. Ech, w ogóle nie robi to na tobie wrażenia. Całe życie prowadzisz bloga, na którym obalasz takie mity. Ostatnio stał się on bardzo popularny. Opuszczone szpitale, upiorne pokoje hotelowe, nawiedzone mieszkania, przeklęte domy. Spędzasz w nich całą noc i nagrywasz filmiki, żeby udowodnić, że te wszystkie straszne historie, które wokół nich krążą, to tak naprawdę tylko bajki. Pewnego dnia jedna z twoich fanek mówi ci o mrocznym, upiornym zamku leżącym na skalistym urwisku nad brzegiem wzburzonego oceanu. Dziewczyna twierdzi, że to najstraszniejsze miejsce na świecie, ale ciebie nie da się tak łatwo przestraszyć. Łapiesz za telefon i jedziesz tam. Przygotuj się na test odwagi i pomysłowości. Policz, ile poprawnych odpowiedzi udzieliłeś, a na końcu filmiku dowiesz się, co oznacza twój wynik. Ponieważ to twoja pierwsza noc, postanawiasz spędzić ją w wiosce, nieopodal zamku. Zwykle ludzie nie mogą się doczekać, żeby opowiedzieć ci, jak przerażające jest jakieś miejsce, ale w tej mieścinie wszyscy milczą. Prosisz jedną mieszkankę, żeby zdradziła ci co nieco o zamku, ale ona nic nie mówi. Może nie ma ochoty z tobą rozmawiać? Nie, to nie o to chodzi. Ona boi się odpowiedzieć. Skąd wiedziałeś? Masz 6 sekund, żeby to rozgryźć. Spójrz na ramię dziewczyny. Jest tam napisane: uciekaj! Aby dojść do zamku, musisz najpierw przejść przez mały las. Na jego skraju widzisz 3 ścieżki i 3 znaki. Na pierwszym z nich jest wilk, na drugim niedźwiedź, a na trzecim wampir. Którą drogą powinieneś pójść? Masz 5 sekund. Szybko, podejmij decyzję. Nie wierzysz w wampiry, pamiętasz? Ale niedźwiedzie i wilki są jak najbardziej prawdziwe. Poza tym jest dzień, więc jeśli wampiry faktycznie istnieją, będą trzymać się z dala od światła słonecznego. Przedzierasz się przez gęste leśne zarośla i nagrywasz wszystko telefonem. W pewnym momencie zauważasz chatkę. O tak, założę się, że mieszka tam wampir. Śmiejesz się do siebie. Mimo wszystko postanawiasz sprawdzić, co jest w środku. Twoi czytelnicy uwielbiają takie rzeczy. Wchodzisz do ciemnego domku i włączasz latarkę w telefonie. Wszystko pokryte jest pajęczynami. Okna są zasłonięte, a na stole stoją świeczki. Klucz. Podnosisz go i wkładasz do kieszeni. Przed wyjściem zauważasz w kącie dużą drewnianą skrzynię i słyszysz dobiegające ze środka chrapanie. No dobra, teraz umierasz ze strachu i nagle chrapanie ustaje. Ze skrzynki wychodzi wampir. Nie jest dobrze, może uda ci się uciec, zanim stwór zorientuje się, co jest grane. Próbujesz wyjść na zewnątrz, ale drzwi są zamknięte. Klucz, tak! Nie pasuje. Co teraz? Szybko, masz mało czasu. Odsłoń okna. Jeśli to faktycznie wampir, to powinien przestraszyć się światła słonecznego. Zadziałało. Wampir wskakuje z powrotem do skrzyni, by skryć się przed słońcem, a ty wymykasz się przez okno. Wreszcie docierasz na skraj lasu i twoim oczom po raz pierwszy ukazuje się zamek. Przed tobą ogromna brama. Popychasz ją, a ona się otwiera. Wchodzisz na dziedziniec i od razu dostrzegasz, że nie jesteś sam. Widzisz 5 osób. Po prostu tam stoją i się do siebie nie odzywają. Chcesz się dowiedzieć, czy wiedzą coś na temat właściciela tej przerażającej chatki w lesie, więc podchodzisz bliżej, ale gdzieś głęboko w środku czujesz, że z tymi ludźmi jest coś nie w porządku. Nie wierzysz własnym oczom, ale wygląda na to, że część z nich to zombie. Ilu umarlaków znajduje się na dziedzińcu? Masz 10 sekund, żeby ich znaleźć. Przyjrzyj się uważnie. Jest ich 2. Ten facet ma dziwne ramię. Wygląda tak, jakby wystawały z niego kości. A kobieta w okularach przeciwsłonecznych trzyma w dłoni czyjeś oczy. Może to jej własne. Podchodzisz do chłopaka, który wydaje się normalny, ale on nie patrzy na ciebie, tylko wlepia oczy w niebo.
to trochę straszne. No dobra, czas wejść do zamku. Gdy tylko otwierasz wrota, słyszysz muzykę. To walc. Dźwięki dobiegają z głównego holu. Kilka par w XVIII-wiecznych kostiumach tańczy w rytmie muzyki. Ajdź, postanawiasz wtopić się w tłum na parkiecie. Po kilku sekundach odwracasz się i bledniesz. To upiory! Skąd wiedziałeś? Przyjrzyj się uważnie wszystkim szczegółom. Masz 5 sekund. Spójrz w dół. Żaden z tancerzy nie dotyka podłogi. Wszyscy lewitują. Wybiegasz z holu, pędzisz po szerokich schodach i wpadasz do pierwszego lepszego pomieszczenia. Zamykasz drzwi i ciężko dyszysz. Zaczynasz mieć poważne wątpliwości na temat tych mitycznych opowieści. Może to wszystko faktycznie istnieje, ale jak to możliwe? Nagle promień słońca pada na luksusowe łoże z piękną pościelą i wtedy to do ciebie dociera. Jesteś zmęczony, kładziesz się na brzegu łóżka. 10-minutowa drzemka na pewno pomoże ci trzeźwo myśleć. Zamykasz oczy i nagle słyszysz szelest pościeli tuż obok siebie, a potem czujesz lodowatą dłoń na swoim karku. Zaciskasz powieki, bojąc się otworzyć oczy, ale i tak szczypiesz się, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest sen. Palce na szyi zaczynają coraz mocniej się zaciskać. Wystarczy. Wyskakujesz z łóżka. Błyskawicznie wyciągasz telefon z kieszeni i próbujesz nagrać to coś, co tam było. Ale nikogo tam nie ma, łóżko jest puste. Czy aby na pewno ci się nie przywidziało? I wtedy coś zauważasz. Uff, to był tylko zły sen. Co takiego zobaczyłeś? Dam ci 6 sekund. Kiedy się położyłeś, świeciło słońce, a teraz to księżyc w pełni oświetla pokój. Spałeś jak zabity. Wychodzisz z sypialni i idziesz długim korytarzem oświetlonym pochodniami i świecami. Ciszę przełamuje jedynie burczenie w twoim brzuchu. Jesteś głodny. Przed sobą widzisz lekko uchylone, ciężkie, drewniane drzwi. Przyjemny zapach jedzenia zaczyna unosić się w korytarzu. Wchodzisz do środka i widzisz ogromny stół zastawiony prawdziwymi srebrnymi sztućcami i porcelaną. To wygląda pysznie. Na talerzach widzisz kawior, homara, owoce, warzywa, różne rodzaje mięs i mnóstwo deserów. Przy stole siedzi kilka osób, a kiedy do nich podchodzisz, odwracają się, by na ciebie spojrzeć. To wampiry. Skąd wiedziałeś? Masz 5 sekund, by się domyślić. Jedzenie na stole jest nietknięte. Wampiry czekały na najważniejsze danie, czyli na ciebie. Uciekasz. Wbiegasz z powrotem do holu, a potem pędzisz ciemnym korytarzem. Wampiry cię gonią, krzyczą. Na końcu przejścia znajdujesz troje drzwi. Na pierwszych umieszczono symbol ognia, na drugich symbol węża, a na trzecich drzwiach jest napis wyjście. Próbujesz je otworzyć, ale są zamknięte. Wampiry drepczą ci już po piętach. Co zamierzasz zrobić? Masz 4 sekundy, zanim staniesz się posiłkiem. Spróbuj otworzyć drzwi kluczem, który znalazłeś w chatce wampira. Świetnie, pasuje. Wbiegasz na dziedziniec i zamykasz za sobą drzwi. Księżyc schował się za gęstymi białymi chmurami. Przemykasz przez dziedziniec i otwierasz tylne wrota zamku. Tuż obok nich jest umieszczony znak z wizerunkiem wilkołaka. Odchodzisz jak najciszej się da. Po około 5 minutach dostrzegasz długi most. Po drugiej stronie stoi piękna kobieta. Macha do ciebie i pokazuje, żebyś podszedł bliżej, ale coś cię niepokoi. A co, jeśli to ona jest wilkołakiem? Nie możesz więc przekroczyć mostu ani wrócić do zamku. Co zrobić, żeby dowiedzieć się, czy kobieta faktycznie jest wilkołakiem? Tym razem masz 10 sekund. Powodzenia! Wystarczy poczekać, aż księżyc wyjdzie zza chmur. Miałeś nosa. Jak tylko światło księżyca padło na kobietę, zaczęła zmieniać się w wilkołaka, choć dalej wygląda uroczo. Wbiegasz z powrotem na teren zamku i zamykasz za sobą bramę.
Okej, czas ocenić sytuację. Jesteś na dziedzińcu. W zamku są wampiry, na zewnątrz czeka wilkołak i zbliżają się zombiaki. Jesteś uwięziony. Dlaczego w ogóle dałeś się namówić, żeby przyjść do tego strasznego zamku? Wyciągasz telefon i nagrywasz pożegnalny filmik. Dziękujesz swoim czytelnikom za ich opinie i komentarze i przyznajesz, że mityczne stworzenia faktycznie istnieją. Obiecujesz im, że twoja stopa już nigdy więcej nie postanie w takim miejscu, o ile przeżyjesz. Zombie są już blisko, a wilkołak przedziera się przez bramę. Och, proszę, i już po strachu. Uświadamiasz sobie, że to wszystko zostało upozorowane. To tylko przedstawienie. Skąd wiedziałeś? Obejrzyj pożegnalny filmik jeszcze raz i znajdź dowód, że to wszystko zostało ukartowane. Masz 10 sekund, by znaleźć wskazówkę. Widziałeś tego mężczyznę z kamerą w oknie wieży? Zombie przestają warczeć i krzyczą: niespodzianka! To nie są umarlaki, to ucharakteryzowani ludzie. Brama się otwiera, kobieta ściąga z siebie kostium wilkołaka i się uśmiecha. Wampiry wychodzą z zamku, niosąc sztuczne kły. To wszystko zostało ustawione przez twoich fanów. Chcieli cię dostraszyć i udało im się to. Jesteś na nich zły, ale jednocześnie szczęśliwy, że żyjesz. A teraz sprawdźmy, ile punktów udało ci się zdobyć. Od 1 do 3 punktów. Będzie ci trudno działać w stresujących sytuacjach. Obejrzyj więcej filmików z zagadkami i ćwicz opanowanie i koncentrację. Od 4 do 6 punktów. Musi stać się coś bardzo złego, żebyś stracił kontrolę. Upiory nie są dla ciebie zbyt przerażające. Od 7 do 10 punktów. Nie znasz pojęcia strachu, ale za to wiesz, jak wyjść zwycięsko z każdej sytuacji. Masz tylko jedno pytanie do swoich wielbicieli. Jak udało im się stworzyć lewitujących tancerzy? To było genialne. Twoi fani patrzą na siebie, ale to, o czym ty mówisz? Co masz na myśli? W zamku nie było żadnych tancerzy. I wtedy czujesz ciarki przechodzące ci po plecach.